od razu miałem nadzieję po sezonie, że uda nam się porozumieć z prezesami i tak się udało. Dochodzą nowi zawodnicy, Jarosław Hampel i Brady Kertz. Jak ty oceniasz te wzmocnienia Leszczyńskiej Unii? Czy to są według ciebie wzmocnienia? Jak widzisz skład Leszczyńskich Byków w sezonie 2018? No na pewno na papierze wydaje się ten skład jeszcze mocniejszy. Cieszę się, że coś się dzieje i mamy nowych zawodników. Mi osobiście szkoda, że nie będzie z nami Zęgiego, bo też tworzyliśmy wszyscy razem fajną, zgraną drużynę i akurat Zęgi do nas idealnie pasował. Ale no, musimy brać to, co jest, więc też się cieszę z tego, że mamy Polaka, Jarka Hampela i Brady Kurca. No właśnie, Jarek dołączył do zespołu Leszczyńskiej Unii. W sezonie 2010 razem startowaliście już w Lesznie. Wiemy, jak to się skończyło mistrzostwem Polski. Taki zawodnik doświadczony w szeregach chyba pomaga wszystkim zawodnikom, którzy startują razem w jednej drużynie. No Jarek wydaje się, że przede wszystkim na swoim torze dobrze się dopasuje, będzie świetnie jechał, co pokazują też mecze w Zielonej Górze, teraz jak jeździł. W poprzednich latach właśnie też tak było, że Jarek był pewnym punktem przede wszystkim u siebie, na wyjazdach również, ale ważne jest to, żeby u siebie się nie mylić i pewnie zdobywać punkty, więc no, dobre mam wspomnienia właśnie ze wcześniejszych lat, więc mam nadzieję, dużą nadzieję, że w tym roku będzie bardzo podobnie. Okres transferowy zakończony, a co Janusz Kołodziej robi teraz w tych wolnych chwilach, które jeszcze zostały przed rozpoczęciem okresu przygotowawczego? Szczerze mówiąc, już się przygotowuję, bo jednak czas szybko leci, a chciałbym jak najlepiej przygotować się do przyszłego roku. Jak mogę, jak jest pogoda, to oczywiście biegam sobie na zewnątrz, jeżdżę na rowerze. Ostatnio byłem, żeby tak troszeczkę odreagować, byłem na torze w Kielcach pojeździć samochodem. Cały czas znajduję sobie jakieś tam zajęcia, jak nie warsztacie, to tu i powiedzmy, że jestem zadowolony. Patrząc pod kątem przyszłego roku, ty coś zmieniasz, jeżeli chodzi o starty w innych ligach? Czy będzie tylko to Liga Polska, czy ewentualnie gdzieś jeszcze Janusza możemy zobaczyć oprócz turniejów indywidualnych? No, na pewno będę atakował tak jak w wcześniejszych latach różne eliminacje. Zobaczymy w tym roku, jak to mi wyjdzie i dokąd dojdę. Mam nadzieję, że w końcu do jakiegoś finału. No na pewno mam też dużo przemyśleń po tym sezonie, bo jednak co sezon kończy się on jakimś nowym doświadczeniem, więc w tym roku też mam nadzieję, że w którąś tam z innych stron pójdę, która da mi jeszcze lepszy wynik. Na pewno jeszcze troszeczkę inaczej przygotowania z mojej strony będą wyglądały, troszeczkę jeszcze popracujemy nad sprzętem, bo wydaje mi się, że są jeszcze miejsca, gdzie można coś poprawić, więc no, jest nad czym myśleć, jest co robić, żeby ten przyszły rok był jeszcze ciekawszy.